Witamy serdecznie w kolejnym odcinku GOATS! Dzisiaj Fagata będzie wybierała swoją drugą połówkę spośród kilkunastu mężczyzn. Ale mamy księżniczkę. Możecie kole, Fagatka. Nie było butelki niestety. Kole i mam twardego gościa. Stara szkoła. Lubię tylko twardych gości, stara szkoła. Jo. Czy ja mogę go już odrzucić? Powiedz mi... Nie wiem, co możesz powiedzieć, ale... Ej, medy nie w formie chyba. Czym? No dobrze. Jo. Będzie cię stresowało, że mam większe od ciebie? Nie, ja jakoś... Nie będziesz się czuł taki, nie. Wiesz... Skali od 1 do 10 ocenić? Ja kobiet nie oceniam. Napijmy się tej koli, ludzie. A jak się czuje? Z czym jest ta kola? Dobra. Jak byś jadła, pomyśl o mnie. Dobra, przechodzisz dalej. No. Umiem rozmawiać z kobietami, ale jak takie dwie minuty stary stajesz przeciwko niej, no i co masz gadać? Czy robi ten zgląd? Ja mam średniego. Ej, jakbym ci wsadził pod pachę, to byś myślała, że ty pan mieszkasz. You from China? No. Because I'm China, get on you. O kurwa, jaki zajebisty mikrofon. Powiedz, że to było dobre. Ale to było dobre. No bo fajnie śmiesznie. Dobra, po polsku możemy mówić. Cały czas się czegoś uczę. Kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Jest jakaś szansa, żeby to naprawić. Słuchaj, zrobię wszystko. Zrób coś, co mi zaimponuje. Co mam zrobić? Nie wiem. Nie zesraj się. Prawie, nie umiem. Ale na TikToku znowu będzie klinczowiec te pięcie. Podobna próba. Nie, tak naprawdę, to nie chciałem tego. Nie chciałem tej randki, rozumiesz? Cześć, Oskar jestem. Agata. Stawuję rączki. Dziękuję. Dwa słówka ode mnie. Lubię placki. Jesteś bardzo fajny, ale ja bardzo jakby lubię takich odważnych facetów. Tacy, co ciągną za włosy, oplują. Pociągną za włosy, oplują, a ty niestety nie wyglądasz do takiego. Dawaj mi tu trąbę. Mogę ja cię kopnąć? Możesz, a co chcesz? Jaja! Outfit Coca-Cola! Ciało jak u słonia! On chciałby mieć do syta 7 koła! Weź mi tu trąbę jak McDonald's! Kurwa, nie znasz tekstu piosenki mojej! Znam! To mogę powiedzieć, no, starałem się. Mam dla ciebie krzesełeczko. No, czekałem na niego. No, to ciekawe, jak sprawdzi. Widziałem dosyć sporą konkurencję. Nic jest tylko jeden! Ej, teraz to mi się podoba! Jak wrażenia, powiedz? Gotował się faktycznie fajnie, nie? Cześć. Cześć. Karol. Agata. Dobra, dziękuję ci bardzo, niestety. Pierwsze pytanie, mogę dostać swoich włosów? Kurwa, oczywiście, że tak. Nie wiedziałem, że ma pan lupież. Pierdol się. Łamnie świat, który jest niebezpieczny. Jak nie wyjdzie z rapem, zacznę przemycać diamenty. Dawaj hajs, deszczu hajs, to są moje nerwy. Moje następne kroki znają tylko Rico Wensy. Uważam, że to było za słabe wręcz, trzeba to by jeszcze mocniej powiedzieć. Możesz odpalić fotki i chcę zwalić konia. Poko. Dobra. I oddaj poduszkę. Oddawaj poduszkę, kurwa. I oddaj tą poduszkę, ej! Który mi zajebał. Faceta, a nie dzidzie, przepraszam. Ale jakbym sobie namalował brodę czy coś, bym był taki bardziej owaro męski, to bym był może trochę lepszy. Powiedz, żeby już szedł. Przyjdź w następny. Nie. Powiedz mu, niech już idzie. Idź już. Nie, no proszę cię. Dobra, idź już. Wszyscy zasługują na drugą szansę. Idź już, kurwa. Spierdalaj z mojej ziemi. Dobrze, zajebiście. Ale idzie taki obrażony. Dobrze. Jak mama dała mu karę. Patrzcie, przyszedł ten sosnar. Cześć, jest to Mateusz. Agata. Chciał cię poznać? Mi też jest miło. Oczy. Dzięki. On ją go wybierze, bo on właśnie jest teścią. Dziary, możesz mi pokazać, jakie masz... Mogę nawet ściągnąć. No? To był pierwszy tatuaż, który sobie zrobiłem. Wiesz co, kiedyś wpadłem na pomysł, żeby sobie zrobić mojego pieska tutaj na żebrach, ale... Zobacz. Możesz. Czemu nie masz żadnych tatuaży na klacie? No właśnie jest taki plan. A jakbym ci dała szansę, to mnie byś może wydarł sobie? Chyba cię pojebało, dziewczynka. Aj. O nie! O, Marcuwa. O, Natan, dowódźmy się, Natan. Cześć, dawno cię nie widziałam. Stanowiłem, że dam ci szansę drugą. Ty mi dasz szansę? Drugą szansę. Mamy dużo wspólnego na przykład. Co? Jestem tak samo naturalny jak ty na przykład. Dobry Natan. Co prawda, nie jesteś ani w moim typie, ani w moim stylu, ale najważniejszy jest charakter. Dużo przeszliśmy razem. Jaki jest twój styl? Mój styl? Nie twój na pewno. Troszkę inny.
Przepraszam. Co za... Na masie jestem, mam posiłek numer 3. No, czy jeżeli mnie po prostu wybierzesz? No bo wiadomo, że mnie wybierzesz. Zapytaj, czy jak przejdzie, to czy zrobi z tobą tak jak z płatkami? A jak cię wybiorę, to zrobi ze mną tak jak z moimi płatkami? Kurwa. Dobra, to przechodzisz. Dziękuję bardzo. Jeżeli mi nie zaimponujesz, to będzie mi bardzo głupio ci odmówić, wiesz o tym? Jestem przygotowany na każdy, że tak powiem, skutek. Scenariusz się budzi. Skutek. Słowo, którego szukałeś, to scenariusz. Chciałbym ten czas lepiej wykorzystać, chciałbym z tobą porozmawiać. Wiesz o co chodzi? Nie często poznać taką osobę. Czy jaką? O Jezu, ale teraz jest... Ale jest źle! Jestem sportowcem, trenuję sporty walki. A mogę ci zajebać low kicka? Dobra. Bolało? Tak. To nie przechodzisz jak bolało! Przepraszam. Jednak nie mam planu B. Trzymaj się. Jaki cringe'owy moment. Dobra, bo... 9. Dobra, bo to jest niezręczne trochę. Ile tak według ciebie ważę? Małko, jak zgadniesz, to przechodzisz. 54. Dobrze. Jebanie zła wagę w oczach. Jechali na ciebie, że właśnie jest niezręcznie. No to serio? Tak, ja sobie tutaj wbijam. To oni są jakby zesrani, a nie ja. Dobra, dam ci okej, bo jesteś śmieszny. W przeciwieństwie do tych chłopaków i się nie wstydzisz. Czy któryś, którego przypuściłam, powiedział, że jestem tutaj niezręcznie? A nie wiem, nie pytałem, ale mogę się rozpieprzyć na niego, jak się zapytam. Możesz mi donosić, no. Dobra, okej. Okay. Jest git? Tak, no, jest spoko. A mogę jeszcze popatrzeć na ciebie chwilę? Nie. Pa. Siema Fagata. Siema Stifler. Siema Fagata, jestem Fag Stifler. Oh yeah. Proszę tu dla ciebie. Prima Filip. Co? Żartuję, proszę. A ty co robiłaś? Pokaż to, co robiłaś, Siłek, tak? No, co jeszcze? Weź odkąć. Nie, żartuję. Prima Filip. Jaki stres jest, czaisz? Się pomyliłem już na samym początku, czaisz? Proszę, są sztuczne jak ty. Jak ty? Jak ty, ha! No. A, jesteśmy tacy sami. No, jesteśmy. Przeszedłem? Dobra, przepuszczę cię. Wow, jest zajebista, yeah! Godzi wskazali czterech chłopaków, którzy według nich zasługują na dodatkową szansę. Niestety, Fagata może wręczyć kartę Jokera tylko jednemu. Napisane? Tutaj jest Rose i tutaj jest taki wąż, ale mi trochę nie wyszedł. Taki trochę strzałka, ale... jak plemnik. No cóż, no błędy się zdarzają, dlatego teraz mam tego wąsa i tatuaże, no. Na telefonie siedzi, kurwa. Do Freeza pisze, zobacz. Do Freeza pisze. Sorry, nie udało się. Pisze, zajebiście, przyszedłem dalej, w końcu. A mogę ci powiedzieć taki żart? Facet z brodą dwie korzyści. Wiesz jakie? Cipę liże dupę czyści. Liże cipę dupę czyści? Tak! Nawet cringe'owiec się zaśniał, że cringe. I znów widzę swoją gym crash. Punktualnie o 10 jak codziennie. Rzucam sztangę i idę na rowerek. Siądę obok niej, może coś z tego będzie. Dziękuję bardzo. Wrócił mi vibe idola, stary. Weźmiemy ciebie, bo się najbardziej postarałeś. Jakby, przepraszam was. Ościa się marker i se narysował. Przynajmniej nie gram na harmonice. A. Ten po brodę wybrał, bo brodę se namalował, stary. A w kolejnym odcinku... Spierdziałeś się? Masz jakiś problem do tego? Szczerze mówiąc. Sorry. A co myślisz o zdradach? Bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad. No uroniłem parę łez. To mi się podoba. Wyjebany już mam. Jeszcze ani raz tak nie otworzyłem. Pierdolenie takie oszopenie, ja pierdolę.